dziś jak ktoś ma gotówkę, to powinien kupować między innymi nieruchomości, bo możliwości oczywiście jest więcej, bo analizujemy różne formy inwestowania, no ale wierzymy mocno w nieruchomości, bo nieruchomości jest, to jest coś namacalnego, to jest coś w miarę przewidywalnego i to jest coś, co wydaje mi się, znaczy przekonany jestem, że jest, biorąc pod uwagę obecne otoczenie biznesowe, czy też inwestycyjne, coś w miarę bezpiecznego. No bo widzimy, co stało się nawet nie z obligacjami, jak poleciały. Kryptowaluta poleciała, giełda również mocno, wszystkie praktycznie giełdy, szczególnie Polska, poleciały. Także tutaj na pewno nieruchomości są dobrym miejscem do inwestowania.